Tuż przed tym sezonem do kadry skoczków dołączył Adam Małysz w roli dyrektora, koordynatora. Pan miał okazję przez 6 lat współpracować z Adamem w kadrze. Jesteście od wielu, wielu lat przyjaciółmi. Na czym pana zdaniem, jako człowieka, który bardzo dobrze zna Adama, polega jego fenomen jako sportowca, jako człowieka? No bo nie da się ukryć, że to właśnie on rozpowszechnił nam skoki narciarskie na wiele, wiele lat w Polsce. Adam dla mnie jest przykładem przede wszystkim pracowitości. Tym, czym można dojść własną jakby taką samokontrolą, narzuceniem sobie pewnych celów i konsekwentnym dążeniem do ich realizacji. I tutaj jest tylko, nie chciałbym Adama traktować jako tylko sportowca i jego osiągnięć. Ja go traktuję teraz jako człowieka. Jest moim wielkim przyjacielem, tego nie ukrywamy z Adamem, który niesamowicie się zmieniał. Ja go pamiętam, Adama, z tych pierwszych jego sukcesów w Pucharze Świata z 2001 roku. To jeszcze wtedy nie pracowałem w kadrze, no ale wiadomo, był idolem wszystkich Polaków. Pamiętam Adama wypowiedzi. Pamiętam, że on nie znał dobrze żadnego języka. Potem ja przyszedłem do kadry, pamiętam, jak to się kształtowało. Wyglądało to tak, że on wiedział, że musi się zmienić. Bo nie tylko samo skakanie, ale swój wizerunek też wiele robi. I tak z perspektywy 15 lat, patrząc na Adama dzisiaj i porównując go do tego Adama to zupełnie, z 2001 zupełnie roku. Inny człowiek. Znaczy charakter, to jaki jest, to się ma cały czas, prawda? Tego się nie zmienia. Tylko to, co zmienił w sobie, jaką przeszedł drogę, jeżeli chodzi o jego wykształcenie. Zna języki, zna angielski, zna perfekcyjnie język niemiecki. Poruszanie się w ogóle między sponsorami, między mediami czy coś stanowi przykład. Stanowi przykład. Do tego doszły te wielkie wyniki i on nie siadł na laurach, że tylko liczą się wyniki, prawda? Jakieś tam profity. No, są to też profity, ale ja dawałem przykład zawodnikom. Opowiem taką anegdotę. Byliśmy kiedyś na zawodach w Skandynawii, nie pamiętam, w Finlandii, czy to było Kuopio, czy to było Kusamo. I starsi zawodnicy, oni już teraz nie skaczą, nie będę mówił nazwisk, siedzieliśmy razem w pokoju i mówili do mnie tak, ale Adam to ma fajnie. Bryka taka, dom taki wybudował, tu tego pieniądze. Czyli było widać, że bardzo mu zazdroszczą. Zazdroszczą, tak. Te rozmawiali o tym między sobą. Finansowych, tak? Adama nie było, nie? A ja im powiedziałem tak. Chłopy, popatrzcie się, co robi Adam, a co robicie wy. Wy nie jesteście z innej gliny. Adam zaczyna trening pierwszy i na końcu pyta trenera, czy może skoczyć jeszcze raz. Wy zaczynacie trening jak najpóźniej i jedynym pytaniem to jest, czy ja już mogę skończyć. Jaka była ich reakcja? Tak, i dalej, słowa. Poszedłem dalej. Co robicie w przerwach? Macie wolne w hotelu, macie wolne w domu. Idziecie na piwko, idziecie gdzieś tego, a co robi Adam? Uczy się języków. Bo wie, że to mu będzie potrzebne, że popularność musi nadążać też za jego, prawda, wypowiedziami, za intelektem i tak dalej. No i wtedy rzeczywiście za nie mówili. Czyli ta różnica była na każdej płaszczyźnie, nie tylko w podejściu do treningów, ale ogólnie w samorozwoju, można tak powiedzieć. Tak, samorozwoju i to zgrało się właśnie. Wynik poszedł razem w parze z tym, a poza tym jak jest sukces w jednym, to się chce pracować nad drugim. Daje to przyjemność, najgorzej jak w jednym nie idzie, no to się to drugie też zarzuca. A tutaj u Adama to świetnie zgrało i mówię, dla mnie jest to wzór sportowca i ta jego popularność, jak to niektórzy mówią, że drugi po Janie Pawle, wielki Polak, to absolutnie. Absolutnie uważam, że nie jest tak na wyrost. Teraz Adam jest dyrektorem, koordynatorem w kadrze, natomiast on od kilku lat mówi, że nie jest zainteresowany stanowiskiem trenera, przynajmniej na razie. Czy pan uważa, że Adam miałby odpowiednie predyspozycje charakterologiczne do tego, żeby zostać trenerem? No bo nie da się ukryć, że dla wszystkich chłopaków, którzy są w kadrze, on jest absolutnie wielkim autorytetem, chętnie słuchają jego porad i stosują się do tych wskazówek. Adam nigdy nie ukrywał, pamiętam, jak rozmawialiśmy i on mnie poinformował, że będzie kończył karierę. No i od razu takie się pojawiło, co dalej, prawda? I on nigdy nie ukrywał, że trenerem to on się nie widzi. Po prostu do tego trzeba mieć powołanie, do tego trzeba mieć predyspozycję i on nie ukrywał, że takowych nie posiada. Natomiast bardziej już wtedy mówił, że jakby miał tutaj pójść w kierunku skoków, to
to w kierunku właśnie menadżerki, menadżerstwa w skokach, właśnie jakiegoś takiego koordynatora, może doradcy, coś tego. I takie coś powstało, pierwsza taka myśl w Polskim Związku Narciarskim. Niemniej jednak wtedy Adam od razu podłapał te możliwości startu, bo jego zawsze ciągły te samochody terenowe. Podłapał możliwości startu i w tych różnych rajdach samochodowych terenowych zaczął startować i to go tak pochłonęło, miał taką odskocznię, bo człowiek, który ma na co dzień tą adrenalinę, a wiadomo, w skokach narciarskich ta adrenalina jest potwornie wysoka, nie można ubrać mu kapci, posadzić przed telewizorem czy przed kominkiem i kazać grzebać w wolnej chwili w ogródku, bo wcześniej czy później to jest, eksploduje jakoś w którymś kierunku. No i Adam poszedł w te rajdy, tam się zaczął spełniać, tam zaczęło mu bardzo dobrze iść, zmieniał teamy, coraz lepsze samochody, aż w końcu dochrapał się możliwości startu w Dakarze, jednym, drugim, prawda, i coraz lepiej mu to szło. No i wiązał dalej to z tym wszystkim, nawet jeszcze na początku tego roku kalendarzowego rozmawialiśmy, że robi wszystko, żeby pozyskać sponsorów i żeby przygotowywać się, bo do Dakaru się przygotowuje przecież ładnych parę miesięcy. No i potem no, stało się jak się stało, tam Orlen się wycofał ze sponsoringu. Wielka szkoda Adama, bo jednak chciał się tam realizować. Tak, chciałby kiedyś wrócić do rajdów terenowych. Z drugiej strony skorzystają na tym skoki narciarskie. Bo, no ja mówię, to jest taki paradoks. Wiedza Adama jest niesamowita. Że z jednej strony mi go żal, bo ja zawsze mu życzyłem dobrze, jest to mój przyjaciel, podkreślam, a z drugiej strony poniekąd się tak zacząłem cieszyć, że te skoki nasze zyskają. Tam trzeba coś scementować po tym, co przez te ostatnie dwa lata się rozbiło. I wiedziałem, że jeżeli będzie Stefan Horngachen trenerem i ci chłopcy plus Adam między nimi, to może przynieść tylko super, super wyniki. Adamowi może teraz brakować trochę startów w rajdach terenowych, tych ciągłych wyjazdów do różnych zakątków świata, gdzie trenował, gdzie startował w zawodach. Pytanie, czy panu nie brakuje trochę wyjazdów na skoki narciarskie, bo jako fizjoterapeuta przez 6 lat jeździł pan z tą kadrą praktycznie wszędzie, 2 razy również na Igrzyska Olimpijskie, Turyn, Vancouver. No, na pewno gdzieś tam szkoda tak czasami, jak oglądam te miejsca, bo we wszystkich tych miejscach byłem, to tak się kołaczą różne myśli, różne wspomnienia i na pewno tak. Niemniej jednak to było 6 lat poza domem. 6 lat poza domem, no niestety pewne obowiązki są i w pracy i tego, bo ja nie zrezygnowałem. Ja brałem wtedy te urlopy bezpłatne i tego. Jednak moim takim powołaniem i tym jest medycyna, jest rehabilitacja. No i chciałem się też tutaj rozwijać. Natomiast no powiem szczerze, była to moja przygoda życia. To nie ukrywam. Ja w życiu bym nie pojechał do tylu krajów, nie zwiedziłbym tylu miejsc, na tylu kontynentach. 2 olimpiady, 3 razy mi Mistrzostwa Świata, no przepiękne wyjazdy. Byłem 5 razy w Japonii, tego nie zapomnę. Chciałbym kiedyś tam zabrać żonę, obiecałem jej, że może kiedyś razem się wybierzemy. No niezapomniane przeżycia, wiele wzruszeń. Przyznam się teraz, że te sukcesy nieraz Adama no wyciskały nawet łzy, nie pokazywałem tego gdzieś na bok, ale no było to coś niesamowitego i czasami kołaczę się, żeby tak pojechać. Dlatego czasami w lecie biorę żonę, jedziemy do Einsiedeln, żeby chociaż taka namiastka była. No w zimie zawsze jesteśmy. Czyli ciągnie wilka do lasu cały ciągnie, czas. Ciągnie, ale wiem, że to już jest poza mną. 2 razy do tej samej rzeki się nie wchodzi. Kibicuję, teraz spełniam się medialnie w telewizji. Bardzo fajnie się tam czuję. Też jest to komentowanie tych skoków jako tam ten, co był z nimi, co ma coś do powiedzenia. Zwłaszcza teraz, kiedy przychodzi komentować sukcesy własnego syna. A to jest zawsze podwójna radość z takiego startu, jeżeli to jest syn, ale staram się być zawsze obiektywny i na chłodno biorę wyniki. Nigdy nie gloryfikowałem Maćka, nigdy go nie starałem się jakoś tłumaczyć. Wręcz miałem zarzucane później od znajomych, że tak, syna to tak traktujesz zawsze, coś krytycznego. Ja uważam, że na pewno Maciek się o to nie pogniewał, on ceni moje rady też i te komentarze, a kibicuję wszystkim naszym skoczkom. Oby tych powodów do krytyki było jak najmniej, oby tych powodów do radości było co niemiara w tym sezonie i w przyszłym olimpijskim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim rozmówcą w programie Sektor Gości był dzisiaj Rafał Kot, były fizjoterapeuta kadry skoczków narciarskich. Dziękuję Państwu serdecznie.